No po chwili już troszeczkę tych maślaczków jest, ale się cieszę, bo widzę, że nawet troszeczkę tych nieco większych się uda dzisiaj znaleźć. Przynajmniej udało. Mam nadzieję, że nie będzie to dzisiaj ostatnie z takich znalezisk. No nie będę was zanudzał zbieraniem, no bo zbieranie maślaków jest takie, no, powiedzmy, że mało ciekawe, tak mi się wydaje, więc będę wam głównie pokazywał, jak one tutaj rosną, a rosną. I to jest najważniejsze, że no naprawdę, naprawdę rosną. No, teren taki dosyć ciężki, wysokie trawy, ale widać, że właśnie dzięki temu one tutaj rosną. No słuchajcie, teren taki. No i widać, że no ktoś tutaj też już wcześniej zbierał, ale mimo wszystko też no dla mnie coś zostało. Tak, jest tutaj naprawdę sporo tych maślaczków. Na szczęście największym pozytywem jest to, że dalej rosną, i to w dużych ilościach, te młodziutkie maślaczki. Więc jeżeli tylko deszcze pozwolą, czyli ogólnie pogoda, to wysyp powinien trwać dalej. I ładnie byki ryczą gdzieś tam w tle z tamtej strony. No słuchajcie, naprawdę myślę, że również dzisiaj no zawiedziony już na pewno nie wrócę, ale jest realna szansa, że naprawdę zbliżymy się do wyniku no tego sprzed 2 dni. A kto wie, może nawet i będzie ciut lepiej, bo no naprawdę tych maślaczków jest tutaj. No już jest prawie pół. I one są takie dosyć pochowane, ale jak się dokładniej poszuka, to naprawdę trochę ich się udaje znaleźć. Teren niestety ciężki, dosłownie zbieranie na kolanach, ale jak to się mówi, dla chcącego nic trudnego. No, generalnie wyszło słońce, co dosyć utrudnia poszukiwanie, ale no te są chyba dzisiaj najpiękniejsze. Póki co na pewno. Zobaczymy, jak tak zostanie. Ale no słuchajcie, te maślaczki są naprawdę przepiękne. Bardzo ładne, duże. Oby tylko były zdrowe. Ale wyglądają na zdrowe. I oczywiście, że takie są. Tak więc no, robi się naprawdę już bardzo ładnie. No naprawdę, piękne są dzisiaj te maślaczki. O, tutaj przepiękny. Tutaj kolejne 2. No i tutaj też. No, to jest takich trochę większych. No i można powiedzieć, że no już jest prawie pełno. A mamy kolejne fajne maślakowe miejsca. Czy ogólnie to jest jedno wielkie maślakowe miejsce. Ale są takie pojedyncze punkty, że no rośnie ich troszeczkę więcej. No, tak jak tutaj. No, to na szybko to co widzę. A bardzo często jeszcze bardzo dużo się odkrywa w trakcie. No już się robi naprawdę coraz mniej miejsca. Mam nadzieję, że mi go zaraz braknie. No i słuchajcie, na razie dosyć maślaków. Przeszedłem z tego maślakowego zagajniczka w trochę starszy las. No, jest to moje stałe miejsce na borowiki. I teraz ciekawostka. Dokładnie tutaj w poprzednim materiale właśnie znalazłem tego borowiczka i tutaj właśnie jako ciekawostka zaraz obok
rośnie drugi. Tak więc no widać, że borowiczki ładnie ruszają. Są bardzo ładne. Tak więc no nic, teraz tylko czekać na deszcz. No wilgoci trochę jest jeszcze w glebie, ale no jeżeli nie popada, to się to szybko może zmienić. A borowiczek bardzo ładny. Na pewno ciekawe urozmaicenie na dzisiaj. No słuchajcie, bardzo miłe zaskoczenie, bo wygląda na to, że borowiczki ruszają znacznie lepiej niż się spodziewałem. No patrzcie na to. Tu jest taki jeden malutki. Tutaj rosną kolejne dwa malutkie. Tutaj kolejny. Tu kolejny. Słuchajcie, to jest tylko to, co widzę. Tutaj kolejne dwa. One będą do podrośnięcia, o ile nie zrobaczeją. Trzeba no, uważać, jak się chodzi. Zobaczcie. Kolejne, nawet dwa. Są bardzo młode, więc ja je poukrywam, żeby sobie dorosły i no wrócę po nie. Zobaczcie, tu kolejny. I idziemy do tych dwóch, od których to się wszystko zaczęło. Ja teraz tak szukam razem z wami. Bo zaczęło się od tego, że tam rósł ten jeden. I przyszedłem kawałeczek dalej. I tutaj rosną kolejne chyba dwa, o nie, trzy nawet. Zobaczcie. Tak więc prawdziweczki naprawdę przepięknie ruszają w lasach włocławskich. Bardzo mnie to cieszy. No mówię, teraz tylko pozostaje no modlić się o deszcz. No borowiczki są ogólnie mistrzami kamuflażu. Zobaczcie, niby nic, ale jest tutaj taka lekka góreczka i podejrzewam, że pod nią kryje się kolejny borowiczek, oczywiście. Ale też go zostawiamy. Jest bardzo mały. Niech rośnie. Tak więc póki co rezultat wygląda następująco. No trochę grzybków jest. Oczywiście to jeszcze nie koniec. Jeszcze mam zamiar trochę pochodzić. Ale w trakcie tak pokazuję, jak to na dzisiaj wygląda. A wygląda naprawdę całkiem nieźle. No słuchajcie, łubianeczka wygląda tak i generalnie wszystkiego bym się dzisiaj spodziewał oprócz takiego widoku. Naprawdę. Nigdy bym się dzisiaj czegoś takiego nie spodziewał, że znajdę obok siebie trzy tak przepiękne borowiczki. No wszedłem w taki zagajniczek, mówię, bardziej za maślakami. Maślaków nie ma, ale no właśnie. Są borowiczki i to już no, takie starsze, dobre do zbioru. No jak słyszycie, no, robi się sucho, ale póki ta wilgoć jeszcze w ściółce jest, to te grzybki będą rosły. Przepiękne. I ten największy. Bardzo ładne. Słuchajcie, no teren taki, że dosłownie momentami trzeba chodzić na kolanach, ale warto. Naprawdę warto. Bo kawałeczek dalej znajdują się kolejne przepiękne dwa borowiczki. Ładniejsze niż poprzednie, ze względu na to, że są przepięknie wybarwione. No te naprawdę to są po prostu cudo. Ok, zdjęcia porobione, tak więc możemy się zabierać za pozyskiwanie. Przepiękne, fajne bąbelki. No i zobaczymy tego. No naprawdę, jestem w ciężkim szoku.
No słuchajcie, dalej grzebię w tym takim, no nie wiem, modniczku, ale to w tym samosiewie wszystko. I chyba prędko z niego nie wyjdę, bo no mamy kolejne piękne dwa borowiczki. No, ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku, bo w życiu bym się czegoś takiego nie spodziewał. Tak więc, no, bez przedłużania bierzemy. Kurde, jak one są tutaj pięknie wybarwione, to ja nie mam pytań. Naprawdę. Twardziutkie, więc powinny być zdrowe. No te są naprawdę przepiękne. No już powoli nie ma gdzie kłaść. No naprawdę, moje pytanie w tej chwili brzmi, czy to się kiedyś skończy? Nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale no niech ta chwila trwa jak najdłużej, bo naprawdę no niesamowite, co tu się dzisiaj dzieje. No ten to było. Ten tu jest naprawdę przepiękny. No słuchajcie, marzenie chyba każdego grzybiarza spełnione, czyli powrót do domu, ponieważ no już nie ma gdzie kłaść. No słuchajcie, i w drodze powrotnej oczywiście co? Pełno przepięknych maślaczków. I teraz mam problem, bo muszę się zastanowić, jak je zebrać w ogóle. Bo naprawdę trochę ich tutaj rośnie. I są bardzo ładne. Nie chcę ich zostawiać. A zawsze więcej do słoików będzie. Coś wymyślę. Dobra, słuchajcie, zaktualizowane podsumowanie wygląda następująco, że tu już nie ma miejsca. Ale na szczęście znalazłem przy sobie siatkę i no mam nadzieję, że mi kiedyś to wybaczycie, ale no niestety taka sytuacja wyszła. Obiecuję, że no to jest tylko wyjątek, tak? Po prostu no nie było już gdzie tutaj kłaść, a trochę tych maślaków tam rosło. I dla fanów teorii spiskowych nie, to nie jest wyjątek, który potwierdza regułę. To jest taki wyjątek wyjątkowy. Tak więc tak wygląda to na ten moment.